Dobry wieczór Państwu, serdecznie witamy w magazynie Kibica Wisły Płock, zawsze na 104,3 FM w Płocku, 103,9 w Ciechanowie, na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, obecnie we wtorki, kilka minut po 20, magazyn Kibica Wisły Płock. Dziś po raz pierwszy w naszym studiu specjalista od awansów do ekstraklasy kosztem Wisły Płock niestety, o tym za chwilę będzie opowiadał Emil Drozdowicz, witam Cię Emil serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Napastnik Wisły, który no stosunkowo krótko jest z nami, najkrócej w naszym zespole, oraz mieszkający już trochę dłużej w Płocku, Damian Piotrowski, i Ciebie też serdecznie witam. Witam, witam. Widać, że jesteś dłużej w Płocku, masz trochę dłuższą brodę od swojego kolegi. Tak jest, zapuszczam. Czyli po prostu czas, rozdawał prezenty. Długość pobytu w Płocku wprost przekłada się również na długość zarostu, tak? Tak, maszynki to... nie mogę dobrej znaleźć. Żartujesz, to u nas nie można kupić takiej maszynki? No nie ma, nie w Głogowie były lepsze, tam się goliłeś? Tak, tam co drugi dzień. A, co drugi dzień? Tak. To też nie za często. No. Nie, no, ja przestałem się golić. Kiedyś goliłem się codziennie z racji obowiązków, teraz mi się nie chce, ale no tak, żeby do takich zarostów jak wy, to bym nie wytrzymał, bo po prostu drapię mnie i nie jestem w stanie dłużej się bez golenia jakoś powstrzymać. No, Emil, zaczniemy od ciebie, bo jesteś najświeższym gościem w naszym zespole. Pierwsza podstawowa sprawa, no, czy przeprowadzka z klubu Ekstraklasy do klubu jakby nie było pierwszoligowego, to jest dla ciebie, no nie wiem, coś w rodzaju jakiegoś takiego regresu zawodowego, czy wręcz przeciwnie, wyzwanie, które no, stawia przed tobą sytuacja Wisły? To znaczy w pewnym sensie na pewno. Jakiś był trudny element tego podjęcia takiej decyzji, żeby zejść niżej, ale perspektywa tego, co może się wydarzyć tutaj za niedługo, bo za no 4 miesiące jest naprawdę kusząca i myślę, że mam nadzieję, że podjąłem dobrą decyzję i nie będę tego żałował. Z pewnością znasz ten zespół, bo akurat kilka razy mierzyłeś się z Wisłą Płock, niestety również skutecznie, choć zdarzało się też, że z Wisłą przegrywałeś jako zawodnik Termaliki. Pamiętam nawet taki pierwszy mecz, który przegraliśmy w Płocku 1-3, też strzeliłeś bramkę w tym meczu. I pamiętam w ogóle taka śmieszna historia, bo tego możesz nie wiedzieć. Akurat trener, asystent Broniszewskiego ówczesny, Marek Końko, powiedział: o, tego chłopaka chcieliśmy mieć, ale akurat tak się złożyło, że zatrudniła cię Termalika. Więc no, nie trafiasz do zupełnie obcego gruntu, bo drużyna jest ci znana, styl jej gry też jest ci znany. No, w związku z tym to chyba też miało znaczenie, że wybrałeś akurat taki wariant, że ten zespół ma perspektywę. Znaczy, no zdecydowanie. Duży wpływ na to, na tą decyzję moją, że trafiłem tutaj, miał też Damian, bo z nim jestem w dobrym kontakcie, jesteśmy od dłuższego czasu z kolegami i myślę, że też w pewnym sensie jego namowy skłoniły mnie ku temu, żebym tutaj przyszedł, ale między innymi też to, że znam zespół. W zeszłym sezonie można powiedzieć, że Wisła no była o krok od awansu i umiejętności zespołu są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. W każdym innym sezonie 70 punktów dałoby awans, a w tym akurat nie dało, więc myślę, że no, niedużo brakuje temu zespołowi do tego, żeby być Można chyba z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że w ubiegłym sezonie, tym, który no, dla ciebie jako zawodnika wówczas Termaliki skończył się sukcesem, do samego końca o najwyższe cele walczyły trzy równorzędne zespoły. No dokładnie. Myślę, że no niewielkie detale dzieliły nas w tabeli i te małe różnice punktowe. Aha, więc... Jakby już, żeby ten wątek przeszłości zamknąć, to powiedz, co w tym bezpośrednim meczu twoim zdaniem zdecydowało? Bo ja mam jakąś tam swoją teorię. Co zadecydowało? Myślę, że nasza wytrwałość i taka chęć zwycięstwa. Byliśmy, mówię, po tej bramce na 1-0 dla Wisły, byliśmy bardzo zdenerwowani na sędziego, że podyktował ten rzut karny. To wyglądało tak, że ten faul rzeczywiście jest. No powiedz, to gdzie się dzieje błyskawicznie? Ja dopiero po którejś telewizyjnej powtórce widzę, że Piotrek Wlazło nie był atakowany. Bardzo sprytnie się przewrócił. Nie, no, to zdecydowanie. Wykorzystał to, co miał. Ale na stadionie i komentatorzy wprost powiedzieli również, że to jest ewidentny karny. Dopiero któraś tam analiza. No, no sędzia ma tylko sekundę, żeby o tym zdecydować. Dokładnie. No, każdy punkt widzenia zależy od punktu leżenia. Zdecydowanie nie? Tak. I no, w tym wypadku nam się wydawało, że no, karnego nie było. Zresztą Darek Jarecki... Później się okazało, że rzeczywiście nie. Darek Jarecki mówił, że nie faulował, że nie było kontaktu. Wiadomo, nogę stawił, dał pretekst ku temu. No i bardzo, mówię, no, to nas, no można tak, powiedzieć, tak, że wkurzyło. Chyba, że to była chyba ostatnia minuta pierwszej połowy. Dokładnie. Tak.
Ale mówię, to jest przeszłość, mówię, my z większą determinacją weszliśmy na drugą połowę. Prawdopodobnie to spowodowało was taką sportową agresję, że pozwoliło wam wygrać drugą połowę. No dokładnie, dokładnie. Myślę, że to miało duży wpływ na to, że drugą połowę zagraliśmy tak, jak zagraliśmy. Mhm. Znaczy ja myślę, że też jeszcze mieliście w składzie zdecydowanie więcej doświadczonych, otrzaskanych piłkarzy, którzy grali o wyższe niż w przypadku naszej drużyny cele i to też moim zdaniem właśnie w takim newralgicznym momencie, jak już było 1-1, to wtedy miało czynnik decydujący. No bardzo możliwe. Ale teraz już rozdział mamy za sobą. Dokładnie. W każdym razie rozumiem, słysząc to wszystko, co powiedziałeś, że broń Boże tej przeprowadzki nie żałujesz. Oczywiście, że nie. No, mam nadzieję, że będę bardziej tego przekonany w czerwcu. No, to będziemy sprawdzać. To teraz zapytamy twojego, jak sam powiedziałeś, bliskiego kolegę, jakich użyłeś argumentów, żeby piłkarza ekstraklasy, napastnika namówić do tego, żeby przeniósł się ligę niżej? No i może dlatego, że chciałeś po prostu mieć kolegę blisko siebie. No to na pewno też miał ten jakiś wpływ, no ale myślę, że to jest fajny klub i Emil chciał coś zmienić, bo już długo był w Niecieczy i myślę, że to odpowiedni klub dla niego i pomoże nam w awansie, tak? Mhm. Bo jest dobrym zawodnikiem, a Mikołajowi się przyda rywalizacja i obydwoje będą lepszymi zawodnikami. Najlepiej, gdyby tak obydwaj strzelali, jak oczekujemy. Tak? To wtedy nie byłoby większych problemów. A jak to się w ogóle stało, że się tak znacie? Możecie o tej historii coś opowiedzieć? No, znam się już dosyć długo, bo Emil jeszcze grał w Gorzowie, tak? To, że tak powiem, blisko od Głogowa jest i na boisku się poznaliśmy. Jako rywale, rozumiem. Tak, tak. I później się spotkaliśmy razem w Niecieczy, zamieszkaliśmy razem na osiedlu i nasze żony ze sobą się dobrze trzymają. I tak to jest i teraz jesteśmy po raz drugi w tym samym klubie. Mhm. A to skoro akurat już dotykamy takich aspektów życia piłkarza, to jak często, Emil, jest tak, że właśnie tego typu osobiste relacje powodują, wpływają na decyzję zawodników? Bo wiadomo, no, najważniejsze jest miejsce pracy, pozycja klubu, jego możliwości finansowe, przecież jesteście w pracy w końcu, to nie jest tylko przyjemność gry w piłkę, ale przede wszystkim wasz zawód. Natomiast te aspekty dodatkowe, typu właśnie przyjaciele, czy znajomość rodzin, możliwość kształcenia dzieci, bo to też przecież jest ważne. Jaki to ma wpływ na wasze wybory? To znaczy na podjęcie takich decyzji składa się wiele czynników i tak można powiedzieć, że się rozpisuje za, przeciw i akurat w tym wypadku były więcej było plusów za tym, żeby tutaj przejść. Były właśnie relacje naszych żon, relacje nasze, wiadomo, wartość klubu, wartość perspektywa, w jakiej przed jaką klub stanął i myślę, że to było najważniejsze, a takie drobne rzeczy, typu relacje naszych żon. One mogą być takim języczkiem bardzo, uwagi. Dokładnie, dokładnie. To jest jakiś tam dodatek do tego, że... Rozumiem, to opowiem wam anegdotę a propos tego typu wyborów. W roku 2002, po awansie do Ekstraklasy, chcieliśmy zatrudnić dodatkowego bramkarza. Ostatecznie trafił do nas Sylwester Wyłupski, który jest teraz trenerem bramkarzy w Stomilu Olsztyn. Ale no, wtedy szukaliśmy jeszcze innego bramkarza, no i wybór padł na znanego ówczesnemu prezesowi Krzysztofowi Dmoszyńskiemu Aleksandra Kłaka, który wówczas grał w Belgii. To był ten bramkarz, który nas reprezentował na olimpiadzie w Barcelonie, srebrny medalista olimpijski. On miał kłopoty wtedy z klubem, raz grał, raz nie grał, było wiadomo, że może pokusić się, no tu drużyna wchodziła do ligi, wzmacniała się i tak dalej. No i on przyjechał z Belgii, przyjechał jego menadżer, który chyba mieszkał wtedy w Rzeszowie, więc mieli wszyscy dość daleko, no i pamiętam, że rozmowa trwała około 2 godzin. Dogadaliśmy się we wszystkich istotnych kwestiach, tych trudnych. Po czym nie zatrudniliśmy Olka Kłaka z jednego powodu. Otóż jego żona nie chciała, żeby przeprowadzał się do miasta, gdzie nie ma szkoły z językiem francuskim. Wyobrażacie sobie? Małe detale. No. Kto w 2000... Do tej pory nie ma w Płocku szkoły, gdzie można uczyć się po francusku. Trzeba założyć. No trzeba założyć. No. Ale nie, to aż dziwne było. Pamiętam, że wtedy nawet jego menadżer był mocno zdegustowany. Mówię, Olek, to po co my tu w ogóle przyjeżdżaliśmy? Bo rzeczywiście, gdy wydawało się, że wszystkie trudne sprawy, czyli przede wszystkim kontraktowe oczywiście, jego długość, jego wysokość, zostały wyjaśnione. Taka sprawa zdecydowała o tym, że ten piłkarz nie zdecydował się na przeprowadzkę do Płocka. No a później to z bramkarzami jakoś tam poszło, bo następnym był Kuba Wierzchowski, to już wam nazwisko też pewnie znane, także jakoś tam sobie radziliśmy. No to Emil, cieszymy się, że akurat miałeś takiego akurat kolegę, który w tym decydującym momencie może przechylił szalę na rzecz Wisły Płock, że wybrałeś akurat ten klub. No powiedz, czy po tych pierwszym okresie, no jesteś tutaj formalnie 3 tygodnie. Dobrze mówię, tak? 3 tygodnie minęły wczoraj, dokładnie. Tak. No. Czy już poznałeś zespół? Możesz powiedzieć, że jesteś jego elementem?
No zdecydowanie. Myślę, że dużo daje obóz, pobyt w jednym miejscu całego zespołu i to mówię, to jest najlepszy moment, żeby poznać zespół, żeby się zgrać, żeby, no wiadomo, no jeden trening, drugi trening się poznaje kolegę. Wiadomo, są jeszcze drobne rzeczy, że koledzy muszą się mnie nauczyć, ja muszę się nauczyć tego, jak oni się zachowują i to już są rzeczy drobne, które wyjdą po prostu w treningu, w meczach. Czy możesz z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jesteś dobrze przyjęty w szatni? Czy myślę, że tak. Mówię, no my się znamy od dłuższego czasu. Już w tej pierwszej lidze parę lat tak występujemy, gdzieś tam się mijaliśmy na boisku i myślę, że no nie było problemu z aklimatyzacją, z tym, żeby wejść do szatni i mówię, zresztą jestem też troszeczkę starszy i trochę doświadczenia mam za sobą. No jeszcze bez przesady, no, troszeczkę starszy. Wy we dwóch nie macie tyle lat, co ja. No to nie, nie, no może macie. Dobrze byś wyglądał. ale niewiele więcej. Panowie, wracamy na antenę po krótkiej muzycznej przerwie. Magazyn Kibica Wisły Płock na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej we wtorki kilka minut po 20 na 104,3 FM w Płocku, 103,9 w Ciechanowie. No i zapraszamy już powoli też na relacje z meczów. Zaczynamy od 5 marca relacją na żywo, oczywiście na antenie naszej stacji z meczu Wisła Płock MKS Kluczbork. Spotkanie to odbędzie się 5 marca, początek o 15. Tydzień wcześniej, bo w najbliższą sobotę gramy o 14 u siebie z Arką Gdynia. Ostatni taki mecz, no już w warunkach prawie że ligowego, kontrolny. Ciekawy rywal, z którym mamy już oba mecze ligowe za sobą, więc nikt tutaj nie będzie udawał, że jeszcze jakieś karty próbuje zakrywać, bo wszystko już wiadomo. Niestety dwukrotnie z Arką przegraliśmy, ale jesteśmy przed nimi. No o to chodzi. To jest jakby w lidze najważniejsze, nieważne z jaki ma się bilans bezpośredni, choć czasami może on decydować. Choć no nie pamiętam takiej sytuacji od lat, żeby jakieś tam, pamiętam jakieś różnice bramek, bezpośrednie mecze, żeby na przykład decydowało o tym awans, nie awans. No, chociaż Teremonika miała taki mecz, że brakowało jej minuty do tego, żeby awansować, no ale to się nie udało. Natomiast no dopięliście swego rok temu, to ogromny szacunek, że po kilku latach, gdzie sami dobrze wiecie, że właściciele klubów i szefowie często są tak niecierpliwi, że gdy sztuka się przez jakiś czas nie udaje, jak na przykład pokazuje przykład pana Cupiała teraz, który wycofuje się z Wisły, fakt, że to było kilkanaście już lat, w przypadku Teremoniki było krócej, ale jednak no właściciele wytrzymali presję i jakby pozwolili drużynie budować się krok po kroku. To na pewno mieliście taką właśnie, bo to ciekawa rzecz, czy czuliście tam nacisk, że no jeden sezon się nie udało, drugi. Ale jednocześnie no, mieliście legitymację, że możemy spokojnie na ten sukces czekać. Znaczy na pewno no, jakąś tam, może niedużą, ale presję odczuwaliśmy. Wiedzieliśmy, że od samego początku, ja tam 5 lat temu przyszedłem, to od początku było nam... Że ostatecznym celem że jest dokładnie, ekstraklasa. Dokładnie, no, gramy o to, żeby awansować. Mówię, no, mi tam zajęło to 4 lata, więc... No trochę czasu tam spędziłem, kilka mówię, siwych włosów mi przybyło przez to, ale mówię, no takie jest życie piłkarza i na tym to polega. Ale z drugiej strony chyba też przyznacie, i to proszę obydwu odpowiedź, że bez tej no choćby odrobiny presji też ciężko ten zawód uprawiać. No nie może być tak, że zupełnie jakby no wynik waszej rywalizacji jest nieistotny. No jakiś taki docelowy, ja nie mówię o pojedynczym meczu. No na pewno musi tak, coś na być. Na pewno tak jest. Trzeba to na własnej skórze odczuć, bo to tak ciężko powiedzieć dokładnie. Prawda? Ja powiem tak, ja na przykład siadając choćby tutaj, lubię mieć delikatną tremę. Ona nie może być za duża, bo mogłaby być paraliżująca, ale jeśli jej w ogóle nie ma, to też niedobrze. Z piłkarzami jest podobnie? No, tak, no, tak jest, zdecydowanie. Nie? I każdy mecz, można powiedzieć, wywołuje u nas jakieś tam dreszcze emocji, który no, bardzo jest pozytywny, bo tego w perspektywie jakiejś tam dłuższej przerwy czy coś nam brakuje. Nie? Gdyby trema miała paraliżować, to byłoby źle, ale jeśli mobilizuje, no to chyba jest konieczna. No zdecydowanie. Damian, opowiedz, co tam robiłeś w Turcji. Wróciłeś jakiś mało opalony, za to taki nawet powiedziałbym wychudzony, choć nigdy specjalnie no nie byłeś też rozwinięty, że tak to grzecznie powiem. Ale tak, troszkę leniuchowania, czy jednak charóweczka? Nie no, treningi były oczywiście. Sparingi, treningi. No tak, to wszyscy wiedzą. Aha. Na leżakowanie nie było czasu, bo nie pojechaliśmy się tam opalać, tylko trenować i przygotować się do tej ostatniej części do rundy remażowej, tak?
Myślę, że dobrze to wyglądało na obozie. Przećwiczyliśmy to, co mieliśmy przećwiczyć i teraz tylko czekamy na pierwszy mecz, żeby to wszystko wdrożyć. Ale prezes powiedział, że było tak. To podgrzewany basen, proszę bardzo. Można było sobie skorzystać. No tam jakiś tam, ja zapytałem go, dzwoniąc tydzień temu do niego do Turcji, mówię, no ale jakieś takie inne rozrywki, kasyna, no nie wiem, nocne kluby, no jak tam? Nie, no takich rzeczy tam nie było, przynajmniej dla nas. My pojechaliśmy tam do ciężkiej pracy. W innej wieży, tak jest. W czerwcu będziemy się bawili. Miejmy nadzieję, że jak awansujemy i wtedy będzie czas na to, żeby się pobawić. Jak, Emil, oceniasz sparingi, które tam rozegraliśmy? Wartościowi rywale? Mecze nam coś dały? Znaczy, na pewno każdy sparing czegoś uczy, a przeciwnicy byli, można powiedzieć, egzotyczni albo no szczególnie ostatni. Z różnych krajów, ale no, mówię, no, każdy przeciwnik czegoś uczy. Nie ma ludzi, od których się można czegoś nie nauczyć, a każdy z tych sparingów coś nam dał, więc myślę, że no, zdecydowanie pozytywnie. Trenery, mówię, ma twardy orzech do zgryzienia w doborze tego, jak to wszystko ułożyć na ten ostateczny termin i no myślę, że będzie wszystko pozytywnie. Za tydzień spytam Marcina bezpośrednio przed ligą tutaj w studiu, czy on już on tę jedenastkę pewnie już powoli sobie składa, a może ona jest na razie trzynastką czy czternastką, no tego nie wiemy, ale znając go, to jest taki trochę analityk, więc on już podejrzewam, że tam ten skład powoli się krystalizuje. No ale was oczywiście o to nie zapytam, chociaż no, zakładam, że chcielibyście w tym podstawowym składzie wyjść na boisko. No tak jest, po to się trenuje ciężko, żeby grać w pierwszym składzie, no ale jest taka u nas duża konkurencja i to na plus. Aha. Wychodzi każdemu, prawda? Kto by nie grał, kto nie wchodzi, tak więc nie ma dużej różnicy i myślę, że mamy bardzo wyrównany skład i to będzie naszą siłą. Na skrzydełkach rywalizacja jest. No trzeba przyznać. O to chodzi. Jakby a w ataku? No myślę, też. Że też jest. No. Wiadomo. Niewątpliwie, no Damianowi może być trochę łatwiej, bo jest już dłużej z zespołem. No jesień miał bardzo dobrą, ale no rywale do gry na skrzydłach, z tego co słyszałem, też, broń Boże, gruszek w popiele nie zasypiali. Tak jest. No tak. Emil jest najkrócej, więc wiadomo, to zawsze jest. No, nowy człowiek, to ta decyzja jest w twoim przypadku pewnie dla trenera troszeczkę trudniejsza, tym bardziej, że no Mikołajowi braku skuteczności, ale im w ogóle jakikolwiek problemów z dyspozycją nie można zarzucić. No ale no to chyba to dobrze, prawda, panowie, pewnie, że jest z czego wybierać. No zdecydowanie, myślę, że to tylko wpływa na siłę naszego zespołu i myślę, że każdy taki drobny element jakiejś tam konkurencji na treningu wzmaga w zawodniku to, że bardziej się koncentruje, więcej się przykłada może. No i przede wszystkim wywołuje to taką fajną rywalizację. Ja powiem tak, no ponieważ ja dość długo już w tym interesie pracuję, znałem piłkarzy, których ta rywalizacja niestety przerastała. Na zasadzie, że oni nie trafiając do podstawowego składu, nie byli na tyle odporni i silni psychicznie, żeby umieć sobie poradzić, frustrowali się, raczej tracili na dyspozycji, a nie zyskiwali. Jak to jest w waszym przypadku? Czy właśnie taka chęć, no, że gdyby, powiedzmy, no jest sytuacja, że no ty, Emil, spotkałeś się z nią całkiem niedawno, no bo ostatnią rundę raczej byłeś zawodnikiem rezerwowym. Czy to działało na ciebie deprymująco? Czy wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej mobilizowało? Znaczy, bo wiadomo, pewno... przepraszam, jeszcze sorry, wejdę w słowo, że w tej chwili też może dojść do takiej sytuacji, że każdy z was znajdzie się w takiej sytuacji, że no, nie wystawi was trener od pierwszego momentu. No i czy to zdopinguje, czy być może troszkę hamuje? Nie, to zdecydowanie wytwarza w człowieku taką chęć takiego udowodnienia, że jestem dokładnie lepszy. Takie, tak jest. No i myślę, że to jest fajne, nie? To jest fajne, jeżeli się z kimś rywalizuje, jeżeli się chce, ma w sobie się chęć taką udowodnienia, że to ja zasługuję na to granie. A pan, panie kolego? Też jestem za tym, lubię rywalizację, bo wiadomo, jak ma się pewne miejsce w składzie, to można trochę obniżyć loty, a to dla drużyny nie jest dobre, dlatego lepiej mieć czyli kogoś. Czyli takim modelem jest, no to oczywiście jest już takie trochę oklepane, że dwóch równorzędnych graczy na każdą pozycję, rzadko który polski klub stać, powiedzmy szczerze, na utrzymanie drużyny, ale powiedzmy no przynajmniej 5-6 równorzędnych dla tych podstawowych zawodników rezerwowych. Tak jest, tak to musi wyglądać, żeby jeżeli gramy awans, musimy mieć bardzo mocną ławkę, tak? Patrzą na ławkę i wtedy widzisz też, jaką masz drużynę. To jest takie porzekadło, że pokaż mi ławkę rezerwowych, powiem ci, jaki masz zespół. A to tak przy okazji was zapytam, a rola rezerwowego, bo tu kiedyś z Marcinem rozmawialiśmy, był taki piłkarz już teraz emerytowany, Ole Gunnar Solskjær.
który w zasadzie był zawsze rezerwowym, a ile on meczów wygrał, wchodząc na 20 minut. To przecież, no choćby w finał Ligi Mistrzów, gdzie załatwił Bayern w końcówce, najpierw wywalczając rzut rożny, a po drugim rzucie rożnym strzelając gola w doliczonym czasie. Jestem pewny, że chciał grać od pierwszej minuty. No ale też umiał się świetnie w tej roli znaleźć, którą trener mu przydzielił. Jak się czuje piłkarz w takiej sytuacji? No. Znaczy, na pewno w dużej mierze zależy to od trenera, jak trener potrafi podejść do takiego zawodnika. Aha. Myślę, że to jest najbardziej istotne i jeżeli trener po prostu przekaże to, taką informację, że jesteś ważny, jesteś elementem organizmu. Mówię, no to jest najbardziej istotne i myślę, że rozmowa z trenerem jest bardzo ważna. I że świadomość, że nie jestem odstawiony, jestem równie ważny, ale akurat moja rola w tej chwili jest taka. Dokładnie. To tak. Świetnie powiedziane. Panowie, wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Wracamy po raz ostatni na 104,3 FM w Płocku, 103,9 w Ciechanowie, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, magazyn kibica Wisły Płock. Już przedostatni, przed rozpoczęciem rozgrywek. Wszyscy prawdopodobnie w klubie nie możemy się już doczekać tego pierwszego meczu. Przed wejściem do studia Damian to potwierdził. No powiedzcie, stęskniliście się już za prawdziwą rywalizacją? Na pewno brakuje już tych meczy o punkty, bo to jest najbardziej potrzebne. No, zresztą no, po to trenowaliśmy parę miesięcy, żeby w końcu do tego doszło. I no, brakuje nam tego i tej rywalizacji na boisku. Damian? Tak jest. No ile można trenować, tak? Trochę za no to wy chyba lepiej. Trochę za długi okres jest przygotowań zimowych. No i fajnie, że wracamy. Jest na to sposób. Jak się awansuje, robi się zdecydowanie krótszy. Właśnie chciałem to powiedzieć, ale mnie uprzedziłeś, tak więc myślę, że fajnie, że wracamy i oby do celu, tak? Słuchajcie, no, nikt nie może udawać, że jest inaczej. Naszym celem jest absolutnie ekstraklasa. Rok temu też w zimie taką decyzję podejmowaliśmy. Ona była taka trochę ad hoc, bo przed sezonem nie zakładaliśmy. Celem było miejsce w pierwszej szóstce. To Emil może tego nie wiedzieć. Ty zresztą, Damian, również. Później ten cel wykreował się w trakcie gry i no, już nie ukrywaliśmy, że chcemy awansować. Teraz jakby od początku sezonu jest jasno nakreślona nasza wizja. Nic się nie zmienia. Wszyscy jesteśmy skoncentrowani na tym zadaniu. Czy możecie jakoś tak, no, niedawno akurat się składałem, przepraszam, trochę się rozwinę, przygotowywałem takie dla właściciela sprawozdanie z działalności klubu za ostatni rok, bo to jest moje zadanie, no i tam napisałem, że w mojej ocenie i ocenie zarządu zostało zrobione absolutnie wszystko, żeby zapewnić wam warunki optymalne do przygotowania się do tej rundy. I tutaj nie musicie akurat, no, jako pracownicy też klubu być specjalnie uprzejmi, ani też jakoś mało krytyczni. Czy rzeczywiście można tak powiedzieć, że wszyscy zrobiliśmy to, że teraz tylko musimy wyjść na boisko i udowodnić, że zasługujemy na realizację tego celu. Znaczy, no, myślę, że tak. Mówię, jestem ty dosyć, to w sumie najkrócej krótko, jesteś, Eli, ale, tak. No to widzę, bardziej będzie mógł ocenić Damian. Widzę naprawdę, że ze strony zarządu tak dosyć dobrze to wszystko zostało podopinane, bo mówię, no, sam ten obóz, sama ta organizacja tego obozu i no tak, na wcześniejszym nie byłeś. Dokładnie. Uniknął tego biegania góra-dół. Zrobił to gdzie indziej. Swoje popracowałem, więc w nogach swoje mam. No ale mówię, to wszystko wyjdzie w sezonie i myślę, że będzie fajnie. Mówię, no to bardziej Damian może to ocenić. No tak, wszystko dobrze było przygotowane. Myślę, że tak sobie teraz myślałem, jak Emil mówił, ile drużyn pierwszoligowych było za granicą, bodajże chyba 3. Zawisza chyba w Hiszpanii i Bytowia, no i my w Turcji, tak, więc fajnie było potrenować na trawiastych, dobrych boiskach. Myślę, że dobrze się przygotowaliśmy i teraz wszystko w naszych nogach, tak. Szczęśliwie też odbyło się bez jakichś poważniejszych problemów zdrowotnych. Były drobne. Najwięcej kłopotów miał tak naprawdę Kunik, który miał kontuzję starą jeszcze z jesieni. Musiał przejść zabieg, który był niezwiązany, broń Boże, z tym okresem przygotowawczym, tylko to była zaległość. A tak poza tym, no to Piotrek wlazło na chwilę, ale jest już w pełni gotowy, tak? Tam jakieś problemy delikatne ma, chyba musiał jeszcze raz na USG pojechać, z tego co wiem, ale wróci na pewno
niedalekim czasie, tak więc można powiedzieć, że to drobnostka jest. Nasz nowy kolega Damian Byrtek też jakby był po zabiegu, ale on, jak wiedząc o tym, podpisywaliśmy z nim umowę, że on musi się udać na ten zabieg. Natomiast już jakby cały okres przeszedł od A do Z bez problemu. Tak, Damian wrócił, on od razu, można powiedzieć, zaczął z nami trenować, tak więc tam już nie ma śladu. Wszystkie takie inne sprawy, badania, jakieś odżywki, nie wiem, logistyka, wszystko było jak należy? Wszystko jest poukładane tak, jak ma być, więc teraz wszystko zależy od nas, żeby zrobić to, co do nas należy. Zaczynamy od rywala. Ja nie jestem akurat wcale pewny, że to dobrze, że od takiego, bo nam ciężko się gra z zespołami, które koncentrują się na defensywie, które raczej walczą o to, żeby tylko obronić wynik 0-0. Lepiej nam się gra z drużynami, które chcą pograć piłkę, bo my lubimy grać ofensywnie, bo jesteśmy przy piłce, jeśli oni też, no to wiadomo, otwiera się więcej miejsca na boisku, są większe szanse. Z drugiej strony gramy z rywalem jednym ze słabszych z tej ligi, co jakby powoduje, jasno, postawienie sprawy, że tylko komplet punktów interesuje nas w tym meczu. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Ja bym wolał zagrać z kimś z czołówki, ale czy może dobrze jest, że na przykład dwa pierwsze mecze gramy akurat z drużynami słabszymi i w przypadku dwóch wygranych jest szansa, że w ogóle oderwiemy się od peletonu. Z czołówki zagramy za Arką teraz. No z tego meczu. Śmieję się. I przegrajmy go, bo takie jest moje zdanie. Wy tak nie możecie uważać. Większość chyba meczy będzie teraz takich, że drużyny będą się bronić. Nawet te z góry tabeli. Szczególnie jak będą grały u nas, tak? Więc musimy sobie z tego zdawać sprawę i mądrze podejść do tych meczy i myślę, że nie ma znaczenia rywal. Tak, tak. Mhm. A ty, Emil, jak uważasz? No, dla mnie, mówię, pierwsza liga jest tak specyficzna, że nie można do przeciwnika podchodzić lepszy, gorszy. Tylko każdy przeciwnik jest można powiedzieć, na podobnym poziomie i każdy może sprawić niespodziankę, każdy ma swoje jakieś atuty i dobre rzeczy, które robi. A w Polsce nikt nie potrafi grać pozycyjnie i to jest tak, że czasem mecze się tak układają, że trzeba troszeczkę więcej pobiegać z piłką, żeby rozgonić tego przeciwnika, rozciągnąć, a sytuacje się stworzą, a tylko po prostu trzeba być cierpliwym przez cały mecz i czekać na tą jedną okazję. Czasem nawet jakiś drobny, czy tam stały fragment, czy drobny jakiś błąd decyduje o tym, że się wygrywa mecz albo przegrywa. Najlepiej strzelić go na samym początku w takim meczu i wtedy on robi się otwarty, bo przecież wiadomo, nikt nie będzie bronił porażki. No ale to często bywa trudna sztuka. No przykładem takiego meczu był choćby Chrobry Głogów, gdzie tam nam nie szło, biliśmy głową w mur. Chrobry się bronił bardzo mądrze, na niewiele nam pozwolił, wykorzystał jeden nasz taki, nawet trudno nazwać jakimś wielkim błędem, bo to w środku strata, później złe ustawienie, nie był to jakiś błąd katastrofalny typu samobój Marko Radicia w meczu z Termaliką miesięcy temu kilka. Broń Boże, tutaj do Marko nic nie mam, przecież nie chciał tak zagrać. Natomiast ten Chrobry akurat konsekwentnie wykorzystał jedno nasze potknięcie, a później nie pozwolił nam 11 się broniąc tak naprawdę stworzyć groźnej sytuacji, bo nie mieliśmy takiej klasycznej setki w tym meczu. No nie było. Dobry poukładany zespół i dlatego musimy się strzec przed i przygotować na takie właśnie warianty. Czy uważacie w związku z tym? Bo jeśli chodzi o umiejętności, ja nie mam wątpliwości, to nie dlatego, że jesteście moimi kolegami z pracy i was lubię, ale ja uważam, że mam po prostu najsilniejszy piłkarsko zespół. Można się z tym zgadzać lub nie, taka jest moja ocena jako obserwatora piłki od kilkudziesięciu lat. Natomiast czy nie uważacie, że skoro umiejętności merytoryczne mamy najlepsze, to tak naprawdę kwestia finiszu tego wyścigu rozegra się przede wszystkim w waszej sferze psychicznej? No na pewno w dużej mierze. Choćby tej cierpliwości, której czasami głowa, trzeba będzie mnóstwo. Głowa decyduje o tym, że ktoś się nie zdenerwuje w danej sytuacji, ktoś wychodząc sam na sam się nie zawaha. Nie zawaha i ktoś, mówię, kto łapie piłkę, nie się zdekoncentruje na chwilę i może coś złego z tego być, ale myślę, że ta głowa odbywa tutaj bardzo główną. Ten kolega to wygląda na takiego, że jego w ogóle nic nie rusza, tam nieważne jaki mecz, to tak jakby u ciebie ta kwestia psychiki chyba, Damian, nie ma znaczenia, bo zawsze jesteś, sprawia, że nie, bardzo wyluzowanego, a jednocześnie skoncentrowanego na tym, co robisz. Trochę może tak jest, ale wiadomo, każdy ma czasami jakieś słabości. Odnośnie tej psychiki, co powiedziałeś, to mamy w klubie właśnie teraz prezes zatrudnił odpowiedniego człowieka, który ma nam pomóc ku temu i dlatego wszystko jest zrobione pod ten awans, tak? A wszystko będzie też zależało od nas na boisko. To my będziemy decydowali, czy będzie bramka, czy będzie dobre podanie. Wszystko zostało zrobione dla nas dobrze i teraz my musimy się odwdzięczyć. A taka prosta ludzka kwestia, wasza wiara?
wiara zawsze jest. Jesteśmy przekonani. No, innej opcji nie ma. Panowie, no, lepszego podsumowania audycji nie mogło być. Oczywiście ja dołączam się do tej wiary. Nie pracowałbym w piłce, gdybym nie wierzył, że można być coraz lepszym i osiągać coraz lepsze wyniki. No i nadszedł ten czas. Najzwyczajniej w świecie po 8 latach, 9, 2007 spadliśmy z Ekstraklasy. Kibice będą zadowoleni. Najwyższy czas, żebyśmy wrócili, tak jest, na dla nas samych też. Na miejsce, które moim zdaniem w Wiśle w jakiś tam sposób się należy, a konsekwentnie od kilku lat na to miejsce pracuję. Oby się udało. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Emil Drozdowicz. Dziękuję wszystkim. Damian Piotrowski. Dziękuję. Bardzo dziękuję wam za wizytę w studiu. Kłania się również Maciek Wiącek. Usłyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli kilka minut po 20:00 w magazynie Kibica na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Zapraszam już także na relacje z meczów. Meczu z Arką transmitować nie będziemy, natomiast ten z MKS-em Kluczbork jak najbardziej. Przypominam, 5 marca o 15:00 startujemy rozgrywki ligowe z finałem, o którym niedawno była mowa. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję przede wszystkim za ten mecz. Na pewno nie zlekceważyliśmy drużyny Płocka. Proszę państwa, no z Bełchatowem można wygrać. Nie mieliśmy prawa tego meczu zremisować. Uważam, że nie zagraliśmy dzisiaj dobrego spotkania. Dziękuję Kamilowi, gratuluję zespołowi 3 punktów. Nasza Wisła musi wejść do Ekstraklasy. Dzień dobry, nazywam się Seweryn Kiełpin. Zapraszam na magazyn Kibica.